Jesteśmy na stoisku firmy Kun. Z nami jest Artur Szymczak, dyrektor zarządzający Kun Maszyny Rolnicze. Powie nam coś więcej o nowym wale przeznaczonym dla pługów z serii Master L. Dzień dobry. Na dzisiejszej Agritechnice prezentujemy nowość wśród naszych produktów. Mieliśmy ze strony naszych klientów wiele pytań, co w sytuacji, kiedy nie mogę zabierać duży wał ze sobą, pracuję na średnich, na lekkich glebach i właśnie dzisiaj prezentujemy tą nowość i spełnienie oczekiwań klientów. Jest to wał, który odwraca się razem z pługiem, jest hydraulicznie sterowany, w pełni automatycznie ten proces podnoszenia pługa i odwracania razem z pługiem jest przebiega tak, aby kierowca nie był zaangażowany w dwie funkcje pracy podczas nawrotów, czyli podnosi pług, odwraca go, a wcześniej hydraulika już samodzielnie zajmuje się wałem, tak aby ten proces przebiegał prawidłowo. Czy jeśli chodzi o elementy robocze tego wału, to możemy się spodziewać jakiejś dodatkowej oferty? Szukamy rozwiązań. Ten wał, który został przygotowany na przyszłe sezony i do pługów Master L, on spełnia też takie proste oczekiwania związane ze zużyciem elementów czy uszkodzeniem, bo pracujemy w różnych warunkach, również czasami w glebach zakamienionych, dlatego te elementy robocze, czyli bezpośrednie części pierścieni wału są wymienne nawet w części, w trzech części składa się z trzech części, więc również takie elementy zużywające się, podatne na uszkodzenia ewentualne w bardzo trudnych warunkach są wymienne i tak, aby ten wał mógł być użytkowany przez wiele lat. Firma Kun rozszerza gamę zgrabiarek taśmowych. Do tej pory model Merch Max był dostępny w wariancie 9-metrowym. Teraz mamy tutaj zaprezentowany model 760. Najważniejsza jest jakość paszy. Dlatego rozszerzamy naszą ofertę o kolejne modele zgrabiarek taśmowych. Przede wszystkim spełniamy określone wymagania średnich i mniejszych gospodarstw, bądź też małych firm usługowych, które nie wymagają bardzo dużej wydajności, ale zwracają uwagę na jakość paszy, w szczególności nie tylko trawy, ale również w szczególności lucerny czy koniczyny. Ten model 760, jak nazwa wskazuje, maksymalna szerokość robocza 7,5 metra, minimalna 5,5 metra, także możemy również pracować w różnych konfiguracjach, zgrabiamy do środka bądź też na zewnątrz, tak aby dostosować się do kolejnych maszyn zbierających siano bądź też trawę podschniętą. Czy ten model jest dostępny w sieci dealerskiej w Polsce? W chwili obecnej już mamy w cenniku te maszyny. Pierwsze dwie maszyny będą również dostępne w Polsce w obecnym czy nadchodzącym roku 2020. Do tego dojdzie jeszcze jeden model również w kwietniu przyszłego roku o szerokości roboczej maksymalnej 10,5 metra. Skoro była już mowa o cenniku, z jaką ceną możemy się spodziewać w przypadku modelu 760? 760 szacujemy, bo jeszcze nie mamy dokładnie sprecyzowane co do Polski, mniej więcej około 200 tysięcy złotych netto. Dziękuję.